Cześć wszystkim, z tej strony Pomidor, witam was wszystkich bardzo serdecznie w ostatnim odcinku z Ratcheta Gladiator na PlayStation 3. I dzisiaj zabieramy się za Ghost Station, ale żeby odblokować Ghost Station, to potrzebujemy 250 tysięcy punktów Dread Zone bodajże. Tak to się chyba nazywało, więc Tak więc, poprzednim razem udało nam się pokonać Ace'a Hardlighta i w ten oto sposób sobie zaminusowaliśmy większości osób na trybunach i ogólnie nawet samych naszych reporterów żeśmy sobie zaminusowali, bo w końcu to byli fanboje Ace'a Hardlighta. No i teraz jak widzicie udało nam się osiągnąć te 250 tysięcy punktów i lecimy na Ghost Station. Ale najpierw cutscenka. My friends, it is a black day for Dread Zone fans across the galaxy. Ace Hardlight, champion exterminator and respected philanthropist, was brutally cut down by the maniac contestant known as Ratchet, aka the Butcher of Bogan. Fans reacted to Ace's defeat with shock and outrage. Boo! We hate you, Ratchet. You cheated. Ratchet is a malicious criminal. He must be punished! Bowing to public pressure, Gleam and Vox acted quickly to address the issue. Fans of Dread Zone, I share your pain for the loss of the mighty Ace Hardlight. I encourage you all to express your grief and sympathy by purchasing this limited edition Ace Hardlight Memorial Action Figure on sale now for only 299 volts. A Vox News investigation later revealed that Ratchet used banned performance-enhancing drugs. In accordance with Dread Zone Regulation C6-5/9, Paragraph 2, Ratchet has been sentenced to meet his fate on the Gauntlet of Doom! This special event will be broadcast live tomorrow night only on Dread Zone! Więc po tej cutscence dowiedzieliśmy się, czemu Ratchet poszedł do Ghost Station. Okazuje się, że Ratchet został wrobiony. Cóż za nowość. Poleciała plotka taka, że niby Ratchet przed walką z Ace'em Hardlightem zażywał sterydy dopingowe i rzekomo złamał on zasady turnieju Dread Zone. Ta, srają muchy, będzie wiosna. No i przypomnienie było takie, że niby Ace Hardlight nie żyje, co jest gównoprawdą, bo on po prostu został wygnany, bo już nic nie znaczy dla Dread Zone, skoro został on pokonany przez niejakiego Lombaxa. I witajcie na Ghost Station, na stacji Widmo, jeżeli chodzi o język polski, jakbym miał to, że tak powiem, przetłumaczyć. Cóż, Dread Zone jako tako... Dread Zone, Ghost Station. Co mogę powiedzieć na temat Ghost Station? Planeta, która nie sprawiała mi i mojemu kuzynowi żaden problem. Po prostu w miarę łatwa planeta była, aczkolwiek gdy nagrywałem gameplay do tego let's playa, to była jedna misja, która troszeczkę mi dupę skopała, a raczej może nie skopała pod względem tego, że musiałem ją ileś tam razy powtarzać, ale musiałem powiedzmy parę godzin przesiedzieć nad tym. Dokładnie to godzinę, ale w samej grze w tej misji spędziłem 7 minut i ja wam powiem, co to będzie za misja, bo oczywiście musiałem ją przyspieszyć, dlatego że no takie misje staram się zwykle przyspieszać. I udało nam się zdobyć skill point przed chwilą. Skill kill! Wiecie, jesteśmy tacy zarąbiści, mamy takiego skilla, że szybko zabijamy, no. Któż by się spodziewał? Tak, można by powiedzieć, że już czuć tutaj wielki finał tej gierki. Już widać, że gra pokazuje już swoje ostatnie soki. To mogę już się pochwalić, że na swoim kanale będę miał trzeciego Ratcheta już zaliczonego, no bo... Udało mi się przecież jeszcze kiedyś tam robić streamy z rebootu, albo reimaginingu, albo Ratchet & Clank 2016. Którego swoją drogą kiedyś nagram odcinkowo. I po tym reimaginingu dopiero nagram Ratcheta 2 i 3. Więc najszybciej się wtedy spodziewajcie Ratcheta 2 i 3 w moim wykonaniu. No i zadanko jest proste, po prostu musimy wybijać naszych przeciwników, nic tutaj szczególnego nie ma. I przy okazji odblokowywać sobie właśnie te takie
Kurde, nie wiem jak to powiedzieć. Dla mnie to są takie, powiedzmy... Ja wiem... Neonowe... szyny? Coś mi trochę troszeczkę wydaje się, jakby Insomniac tutaj inspirowało się Raymanem Trójką, bo jak pamiętacie, była ta sekcja, gdzie Rayman w Raymanie Trójce popylał na właśnie takich szynach, gdzie tam skakał z szyny na szynę. Swoją drogą moja ulubiona sekcja z Raymana Trójki. Może kiedyś na nowo nagram Raymana Trójkę tak dla zasady, żeby powtórzyć już ten let's play w lepszej jakości, kto wie. Oczywiście nagram to z wersji na PlayStation 3, tej najlepszej wersji. Ironia. Albo z jeszcze lepszej wersji na PS2, gdzie nie ma polskiego soundtracku. Ironia razy dwa. Ale no. Teraz będziemy musieli dostać się już do celu, z tego co pamiętam, bo tutaj mamy już chyba wszystko zrobione. Tak mi się przynajmniej wydaje. O ile dobrze sięgam pamięcią. Więc przepraszam za to, że troszeczkę was w błąd wprowadziłem, że... Bo w tamtym poprzednim odcinku powiedziałem, że żeby odblokować Ghost Station potrzebujemy 150 tysięcy Dread punktów. Okazuje się, że potrzebujemy 250 tysięcy, tak więc sorry za mój błąd. Mówiłem bardziej z pamięci, no ale przynajmniej potrafię się przyznać i nie wiem, nie zamiatam sprawy pod dywan. Ten przeciwnik byłby ciężki, ale ponieważ mamy Vulcan Cannon na levelu 10, czyli mamy już maksymalny level, to ten przeciwnik nie był dla mnie aż taki ciężki. Zresztą w ogóle przeciwnicy teraz to bułka z masłem, mając wszystko praktycznie prawie że na sam koniec upgrade'owane. No i tutaj będziemy mieli już zakończenie naszego challenge'u, który stawiam, że trwał około 4 minut. Może 5. No, wow, ponad 4 minuty, 4,29. Capture the notes, czyli to polega na tym, że po prostu będę musiał wysyłać moich tutaj ziomeczków, żeby oni poprzekręcali znowu te śruby. Okej, okay, no, nic szczególnego w sumie, nic nowego się nie dowiedziałem w tej kwestii. Ale bardzo ładnie wygląda Ghost Station. Nie wiem niestety jaki jest soundtrack, ponieważ przez to, że mam grę praktycznie ze wszystkimi efektami dźwiękowymi podgłośnioną na 100%, to też te efekty, no wbrew pozorom, zagłuszają muzykę, więc nie wiem jaka leci tutaj muzyka, ale w trakcie, kiedy będę montował, to przesłucham sobie i powiem wam, a raczej napiszę wam w montażu, czy była spoko, ale wydaje mi się, że jest spoko, bo ogólnie Ratchet Gladiator ma bardzo dobry soundtrack. Nawet jest lepszy od pierwszej części, mogę powiedzieć. Chociaż pierwsza część też ma tam moje, są moje ulubione, są takie chociażby Planeta Orkson, czy no inne jeszcze po prostu. Ale widać, że twórcy już praktycznie nie mieli trochę pomysłu na ostatnie misje, bo to jest praktycznie powtarzalność. I to trochę jest smutne, bo uważam, że ta gierka zasługuje na bardzo dużo oryginalnego kontentu, a tak na dobrą sprawę to jak zaczynasz połowę gry, to zauważasz po prostu, że coraz częściej powtarzają się gierki, które już robiłeś. I to jest też powód, dla którego nie pokazałem wam jak wbijam te 250 tysięcy Dread punktów, dlatego że minigierki, które musiałem robić, żeby osiągnąć tyle punktów, to było to samo, co już robiliśmy niejednokrotnie, czyli musisz przeżyć tam, dajmy na to, 5 rund. O, i teraz mamy Anti-Matter Rifle, czyli mamy już nie Fusion Rifle, tylko Anti-Matter Rifle. Fusion Rifle zupgrade'owane na maxa. Wracając do tematu, który chcę poruszyć. I problem trochę z tą gierką jest taki, że mówię... Ja bym wam pewnie to pokazał, zrobiłbym z tego montaż, ale szczerze uważam, że jest to trochę nudne w oglądaniu, żebym wam to pokazywał, dlatego że my już to widzieliśmy, my już to mogliśmy zobaczyć w poprzednich odcinkach, że te challenge jakoś super, że tak powiem, no nie są jakoś oryginalne pod koniec gry. I to jest trochę wada, bo uważam, że ta gierka jest dobra, aczkolwiek... Wersja HD, no nie będę ukrywał, że pomimo tego, że ładną ma grafikę gameplayowo, to jednak jeżeli chodzi o pokazówki, inne tego typu te gesty, to gierka troszeczkę nos się pod tym względem. Bo uważam, że no to jest straszne, że oni tak bardzo chcieli, powiedzmy, wydać szybko ten port i
nie zauważyli, że takie precedensy wyszły, co oczywiście no mega później zniechęca i potem krytycy wiadomo jak patrzą na takiego Ratcheta Gladiator na PS3. Dlatego jakbym miał wam już rekomendować zagranie w jakąkolwiek wersję Ratcheta Gladiator, to chyba bym wam zarekomendował zagranie w wersję na PlayStation 2, bo wersja na PS3, no mówię, mimo że ma ładny level design i ogólnie ładnie wygląda pod względem graficznym tych poziomów, co tutaj widzicie teraz i przy okazji moja śmierć, którą powinienem wyedytować, a zapomniałem jej wyedytować, ale dobra, tam trudno się mówi, to jest ostatni odcinek, więc można sobie na takie coś pozwolić. Ale jakbym miał już rekomendować komukolwiek jakąkolwiek wersję Ratcheta Gladiator, to myślę, że warto byłoby zaopatrzyć się w wersję PlayStation 2. Myślę, że nie tylko ja to powiem, myślę, że wiele osób potwierdzi to, bo wersja na PS3, no mówię, fajne jest to, że jest w wersji HD, ale niestety grafika, jeżeli chodzi o cutscenki i ogólnie o pokazówki, no lekko się, ponieważ postacie się gibią, niektóre cutscenki, praktycznie większość jest w formacie 4:3 z czarnymi paskami, coś co moim zdaniem jest troszeczkę niedopuszczalne, jeżeli mam być szczery. No i praktycznie jest to dosyć takie, no nie wiem, ja uważam, że trochę niskie, no ale no ja to ja. Ja nie jestem może osobą, która tak mocno patrzy na grafikę, ale też nie przesadzajmy, jest to gra, która wyszła na konsolę PlayStation 3, a nie na konsolę PS2, żeby mieć powiedzmy takie problemy. Minuta 4 i challenge zaliczony. Teraz będziemy musieli sobie odblokować drogę do hovershipu, który mamy zablokowany. Plus mówię, wersja na PS3 jedyne co ma to też trofki, ale tam chyba, że jesteś naprawdę takim treasure hunterem, jak ja to lubię mówić, to wtedy oczywiście sobie, nie wiem, zakup wersję PS3, żeby wbijać sobie platynowe trofeum, bo z tego co wiem, Ratchet Gladiator ma najłatwiejszą chyba platynkę z wszystkich Ratchetów, jakie są na PS3. No i Reboot w sumie ma niby najłatwiejszą platynkę, ale ja jeszcze nie splatynowałem. Ale przymierzam się. Może nawet w tym roku będzie. Jeśli chodzi o tę misję, to mogę powiedzieć tylko tyle, że za dzieciaka był malutki problem, bo nie wiem czemu ja, jak pierwszy raz zagrałem, to się tutaj zgubiłem. Mój kuzyn oczywiście miał ze mnie bekę, bo jak to mój kuzyn zamiast wspierać, to zawsze się śmiał z młodszego, niedoświadczonego. No ale jeżeli chodzi o gameplayowo, kiedy to nagrywałem, to mogę powiedzieć tylko tyle, że ta misja poszła mi bez problemu. Przynajmniej nie pamiętam, żebym miał jakiś problem. Wiem tylko, że z następną misją, którą zaraz będziemy robili, kiedy osiądziemy hovershipa, to tam wam opowiem, jaki miałem problem z tą misją, dlaczego ona mi tyle zajęła przede wszystkim. No i potem po Ghost Station będziemy już mogli dobrać się do dupy pewnej osobie, która czeka na nas. I nie, to nie będzie Ace Hardlight, bo on już został wygnany, on już tam sobie, że tak powiem, kopie rów, albo jak to nasi prezenterzy i większość osób uważa, że został zabity. I to jest taka chamska manipulacja, bo jednak później jest to przedstawione, że he, Ratchet jest ten zły, który zabija, tylko zabijać potrafi. No ale też nie ma co tutaj się też czepiać, ponieważ oni jednak musieli zbudzić sensację, by widownia się też zainteresowała losami Ratcheta. Dobrze, że chociaż widownia nie ma na tyle takiego wkładu, że nie drze mordy na przykład, że ukrzyżować Ratcheta, ukrzyżować Ratcheta. Bo to by było dopiero głupie, jeżeli mam być szczery. Ta, i oczywiście moja ulubiona zabawa, czyli niszczenie wszystkich monitorów. Jak ja to uwielbiam. No i challenge complete. Hovership mamy odblokowany, więc teraz przyszedł czas na destroy the Ghost Station, czyli po prostu musimy zniszczyć Ghost Station i uciec. W końcu tytuł misji to jest Escape. Ta, przyszedł czas na zniszczenie sobie paru tutaj rzeczy. Przede wszystkim musimy zniszczyć... Nie wiem jak to się nazywa, ja na to mówię po prostu działko z czymś tam. Musimy tych po prostu power
Nodules, tak? Power Nodules, musimy zniszczyć ich 33. Jest to misja, która nie powiem, że nie, troszeczkę mi... No, sporo czasu nad nią spędziłem, ponieważ na początku nie ogarnąłem, gdzie dokładnie są te Power Nodules. Bo ja takich szukałem i przez chwilę myślałem, że mam coś w ogóle pobagowanego i nawet miałem przez chwilę ochotę restartować w ogóle gierkę całą. Ale okazuje się, że po prostu byłem zbytnio, nie wiem, za bardzo nie zwracałem na to uwagi, no i jak sami zresztą widzicie teraz, wszystko po kolei wybijam. Aczkolwiek to zaraz zmieni się z tego, że znowu zgubiłem, bodajże chyba dojdę do 14 albo właśnie do tych 16 i potem znowu będę szukał przez... jakieś pół godziny, ale jak widzicie już udało mi się to znaleźć. Więc teraz po prostu czas to wszystko wybić i opuścić Ghost Station. No i przy okazji skill pointa żeśmy zebrali, ale fajnie. Nie narzekam. I w taki oto sposób wszystko mamy zaliczone. Nie ma tutaj żadnych pobocznych challenge'y. Ghost Station zaliczone. Więc teraz tylko nam pozostaje Dread Zone Station. Bo wszystkie inne planety mamy zaliczone. No i autosejwik, który mnie oczywiście cieszy. Lądujemy! Ratchet, I have found a way to shut down the containment fields and release all the heroes. You're kidding! That's amazing! He's had help! Al? You're alive! They said your body was beyond repair! No biggie. I got a new one. Check this out! Whoa! Okay. So, what's the plan? We have acquired schematics for the entire battle dome. There is a central computer on the control level that regulates power to the containment fields. So what? Reprogram it? Hack it? Blast it! Just blow it up and the fields go down! Okay, so how do I get to the control level? I have reprogrammed the Battle Dome shuttle to take you there, but it is a one-way ride. Al. Cóż, po ostatnim ataku na jego osobę przez Ace'a Hardlida, no cóż, zmienił się on w cybora. No ale naszym zadaniem teraz jest wysadzenie stacji Dread Zone, ale oczywiście nie dalibyśmy sobie rady, gdyby nie nasi wspaniali przyjaciele. Clank, come in. Can you hear me? Something just doesn't seem right here. Not good. Well, well, well! What have we here, Dreadzone fans? A contestant attempting to sabotage the Battle Dome? How exciting! If he succeeds, the rest of the contestants go free! But if he fails, I've wired the Battle Dome with 6 gigatons of nitroglycerin. If Ratchet doesn't disarm the detonator before time runs out, the Battle Dome will be blown into a trillion pieces! That's insane! Au contraire. If I was still on the Battle Dome, then it would be insane. But I happen to have a truly lovely view of the action from a remote location. What about the thousands of fans in the Battle Dome? You gonna kill all of them too? Of course not! You are! Unless you shut your cake hole and get moving. Go on now! Your audience is waiting. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the final episode of Dread Zone. Oh, God, we're all gonna die. The mood is positively electric as the audience braces to find out if they will survive the next 10 minutes. I can't believe I'm reading this. I had my whole life ahead of me. I was gonna be a ballet dancer. Pull yourself together, you blabbering idiot! Thank you, Juanita. Superstar contestant Ratchet faces his toughest challenge yet to deactivate the Battle Dome's formidable defense systems and defeat Gleeman Vox himself. I'd like to take this opportunity to thank Ratchet for being such a great role model and a pillar of our community. If anybody can save us, it's you, Ratchet! We're rooting for you, little buddy. I am so sorry. Kończąc moją złotą myśl,
ponieważ przerwała mi oczywiście cutscenka w najmniej oczekiwanym momencie. Clank będzie teraz musiał przeprogramować arenę, byśmy zostali zabrani pod stację, bo tam czekają na nas 3 generatory. No ale jak widzieliście, teraz już jesteśmy pod stacją i przy okazji przyspieszyłem wam tutaj minigierkę, a raczej dobra, nie minigierkę, tylko zadanko nasze, ponieważ to jest najnudniejsza sekcja, jakby to powiedzieć, w całej tej Dread Zone arenie, nie? Na arenie Dread Zone. Więc stwierdziłem, że czemu by tego nie przyspieszyć, żeby po prostu zaoszczędzić trochę czasu. I tak, będziemy musieli to wszystko robić po 3 razy, dlatego stwierdziłem, że będzie to dobry pomysł. W dzieciństwie nie sprawiało mi to może jakoś super wielkiego problemu, ta sekcja, a raczej te 3 misje, ale tutaj mogę powiedzieć, że były one po prostu na tyle nudne i często ginąłem, że stwierdziłem, że chyba lepiej będzie to przyspieszyć. Kończąc moją myśl, bo teraz czas odnieść się do cutscenki, która miała miejsce z Gleemanem Voxem. Gleeman Vox przewidział nasz plan. Ponieważ nikt się nie sprzeciwiał co do naszego planu, to Gleeman Vox założył wszystkim naszyjniki. Ponieważ to on chce udowodnić, że to on jest ten zły i że to on ma prawo zniszczyć jako pierwszy Dread Zone, zabijając wszystkich. Więc teraz nasze zadanie to zniszczenie generatorów oraz rozbrojenie bomb. Co też jakby w tym momencie robimy. Ponieważ na chwilę obecną niszczymy z tego co widzę generatory, a potem będziemy rozbrajali bomby. I potem walka z Gleemanem Voxem. Aj, szczerze powiedziawszy, spodziewałem się, że Gleeman Vox będzie ostatnim bossem, ponieważ, bądźmy sobie szczerzy, on od początku był jakiś taki dziwny i podejrzany. Plus było wiele dowodów, które wskazywałoby na to, że on ma coś wspólnego jednak z tym, że chce zniszczyć Dread Zone. Plus on jest też autorem chociażby takich plotek, gdzie to niby Ratchet zabił Ace'a Hardlida, więc on też jakby dołożył cegiełki do tego wszystkiego. No i cóż, mamy to zrobione! Yay! Well done, Ratchet. The containment fields are deactivated. The station is no longer on lockdown. Good. Now get on a shuttle and get out of here. Sorry, Ratchet. I am not leaving without you. For the love of Blarg, cut out the sappy melodrama before you lose my entire audience. I've been waiting for this moment for a long time. I'm gonna give Dread Zone fans the finale they've been waiting for. It's a little one-act play I call Death of the Lombats. No dobra, czas na walkę z Gleemanem Voxem. Więc co mogę na temat tej walki powiedzieć? Jak na ostatniego bossa, to powiem szczerze, że nie zrobił on na mnie jakiegoś super wielkiego wrażenia. Mogę nawet powiedzieć, że był on żałośnie łatwy i szczerze, za dzieciaka może tam malutki problem mi on sprawił, ale to tylko malutki. A tak to bosik, cóż. Nie za trudny, nie za łatwy, taki bym powiedział po środku. Ale jak na ostatniego bossa mogli się bardziej postarać, tyle mogę powiedzieć. No dobra, więc jak się z nim walczy? On będzie co jakiś czas wysyłał na nas przeciwników. I w zasadzie to tyle, reszta to tam nam pomogą oczywiście nasi... nasze robociki, czyli Green oraz ten drugi. Zapomniałem już jego imienia, wybaczcie. No i co jakiś czas będą tutaj wysyłane na nas zielone hologramy. Nie choro, tylko hologramy. Ale dobra, co mogę powiedzieć na temat już jakby całej tej gry, bo tu po walce z Gleemanem już się zamknę. Więc mogę się was zapytać, jak wam podobał się ten let's play, o ile wam się podobał. Czy był on w sposób ciekawy i informatywnie prowadzony? Bo tak chcę się was zapytać, bo jeżeli tak, to fajnie, cieszę się z tego powodu, jeżeli nie, no trudno, starałem się jak mogłem poprowadzić ten let's play. Zrobiłem jak umiałem, a że umiałem jak umiałem, no to zrobiłem jak umiałem. No sami widzicie, walka nie jest jakoś super wymagająca. No i tam co jakiś czas będą wyskakiwały te takie właśnie
Roborobale, jak ja to na nich lubię mówić. Powiem wam szczerze, że po pokonaniu Glimana Voxa będzie dosyć ciekawa cutscenka. Mogę nawet rzec, że powrócą dwie kultowe postacie z tej serii. W zasadzie to antagonista z trójki oraz jego ziomek. Ale nie będę zdradzał, kto to. Myślę, że się większość osób domyśli. Nie tyle w zasadzie, co chciałem powiedzieć. Sami widzicie, walka jest po prostu mega łatwa. Aż ciężko mi jest to przyznać. No ale dobra, myślę, że tutaj z tego miejsca mogę się z wami pożegnać. Zostawiam was już samych tutaj z cutscenką. To by było na tyle. Widzimy się w maratonie Sly'a teraz. It's over, Vox. No. But it will be soon. Destruct sequence initiated. 60 seconds until Battle Dome detonation. The escape shuttles all left long ago. Now we'll both die together on live holovision. It'll be the best ratings I've ever had. Even if I don't make it out of here alive, at least a lot of other heroes escaped tonight. Enjoy your pathetic idealism for the last few seconds of your life. What? Get in, Ratchet. There is no time remaining. Just a sec. No! 5 seconds until detonation. Hold still, Ratchet. Whoa! Check out that explosion! That was awesome! Let's do it again! Move! It's my turn to look! No, it's my turn, you little brats! Get out of here! Don't you know how to respect your elders, hmm? Ow! Did you see what she just... What? This was the last shuttle. What else could I do? Hey, I fixed the comlink. We've got incoming calls. Ratchet, Clank. Hey, it's Kid Nova. What can I say? I thought I was a goner back there. I owe you guys big time. Hey, Ratchet. It's Hydra Girl. If you're ever back in Aquatos, promise you look me up, okay? Ah, well, Aquatos is nice this time of year. Well, why not? More calls coming in! Ratchet? Clank? It's me, Captain Quark! There's a nasty rumor going around about heroes being kidnapped, but don't worry, it's baloney! I mean, come on, nobody came to capture me, right? Just imagine making a show about galactic heroes without Captain Quark! Well, anyway, you guys missed the last three meetings of the Quark Cadets fan club. But well, don't worry, I've got extra copies of the newsletter, and I even saved some of the snacks. Hope you like custard. Lawrence, what's going on? You said we were coming within range of a space station! Well, we were, sir. How was I to know it would suddenly explode? Lawrence! Oh, Janice. It's been so long. Too long. Say you'll never leave me again for that nasty villain, Engelbert. Oh, no! You make me feel like a young boy again. Say what? Ach, Lawrence i Nefarious. Jeden ma ból dupy, bo chciał trafić do Dread Zone, a drugi nie przewidział, że stacja wybuchła. Och, well.